Robert Bunejka, Robert, powiedz, jak ta walka się potoczyła twoim zdaniem? Tak jak planowałeś? Zwycięstwem zakończyła się? Tak, wszystko grało. Dobrze się przedłużyło trochę, bo po prostu gość uciekał naokoło. Ale jest dobrze, że pokazałem dla wszystkich, że mogę wytrzymać więcej niż 20-30 sekund. Także to jest hardkorowe. Nie, jego taktyka była taka, żeby cię zmęczyć. Nie zmęczyłeś się po tej pierwszej rundzie? Nie myślałeś o tym, że jesteś zmęczony i nie dasz rady w następnej? Cały czas wierzyłeś? Nie, wiedziałem, że mam radę. Zmęczysz, to się zmęczyłem trochę. Naprawdę, bo no, nie jest mój sport, jak mówią, to w ogóle nie trenowałem. Ale było tak spokojniejsze. Mogą wytrzymać drugą, nie? Robert, powiedz teraz po takim zwycięstwie, kiedy pokonałeś Marcina Najmana, czy myślisz o kolejnej walce w MMA? Nie, no na razie nie mam planów. Jak już mówiłem, to było nieważne, czy wygram, czy przegram. Na razie planów nie ma i tyle. Polska publiczność bardzo ciepło cię przyjęła, była murem za tobą. Marcin został przywitany gradem gwizdów. Pomogło ci to? Na pewno, że tak, ale wiem, dlaczego teraz Najmana nie lubił. Po prostu grywa bardzo dużego bohatera, nie ma szacunku dla ludzi, także on daleko nie pójdzie. On już powiedział, że kończy karierę po tej walce. Jesteś zadowolony z tego, że zakończyłeś karierę najbardziej nielubianego zawodnika w Polsce? Nie, to dla mnie to nie ma różnicy, czy on kończy karierę, czy dalej robi. To dla mnie to nic nie ma wspólnego z tym, nie. Między tobą a trenerem Oknińskim bardzo mocno iskrzyło przed samą galą. W zasadzie on pełnił tą rolę takiego bufora i z tobą dyskutował. Nawrzucaliście sobie niejedno w tym. Czy myślisz o tym, że mógłbyś się zmierzyć z Oknińskim? Chciałbyś? Nie, słuchaj. Szkoda mi po prostu nerwy i energii dla takich ludzi, gdzie nie mają szacunku dla drugich. I po prostu to nie jest warte nic. Ale się cieszę, że teraz, mam nadzieję, zamknę mordę po swoją głupią na zawsze, nie? Powiedz, pokazałeś, że kulturysta może jednak być dobrym fighterem, może wygrać walkę, zniesie obciążenie psychiczne. To było ciężkie dla ciebie? Nie, ja w ogóle nie przejmowałem się z tym. Także byłem spokojny i wierzyłem sobie, że naprawdę mogę wygrać. I to było, powiem jeszcze raz, bez żadnego przygotowania. A przed samą walką myślałeś o taktyce, czy to było tak na spontanie? Wyjdziesz, zrobię swoje, uwalę faceta, trafię, nie trafię, wygram, przegram? Nie, na pewno myślałem trochę używać więcej nogi, nie, bo jestem dobry z nóg. Kiedyś walczyłem dawno, dawno temu, jak młody jeszcze byłem, także coś tam pamiętam, nie? Przywitałeś widzów pięknym obrotowym kopnięciem, wyskoczyłeś, pokazałeś, że czujesz się dobrze, że czujesz się pewnie w oktagonie. Tak. Myślisz, że wyjdziesz kiedyś kolejny raz i pokażesz coś podobnego? Jak mówiłem, ja wiem, że próbujecie wyciągnąć coś ze mnie, ale na razie planów naprawdę nie ma. Powiedz, zawojujesz polski rynek, będziesz tutaj znaczącą postacią i najbardziej rozpoznawalnym kulturystą? Na pewno, że tak. Nie to, że z kulturystyki strony, ale ogólnie jako człowiekiem. Ja szanuję każdego, to nieważne, czy Polak, czy ktoś inny. Trzeba ludzi szanować, po prostu szacunek mieć. Nieważne, czy ty pochodzisz tam z wioski, czy z miasta, czy jesteś bogaty, czy biedny. Każdy jest taki sam i mi się wydaje, że każdy zasłuży jakiegoś szacunku. I tak to ma być. Mam nadzieję, że ludzie obierze przykład ode mnie, nie? To na pewno ten kraj, każdy drugi by był dużo lepszy, nie? Robert, ucieszyłeś polskich kibiców, a czy myślisz, że ucieszyłeś tym samym zwycięstwem litewskich kibiców, którzy też za tobą pewnie trzymali kciuki? Na pewno, że tak. Jak mówiłem, mi to nieważne, skąd człowiek pochodzi. Ważne, to się liczy osobiście i po prostu jak szanuje ludzi, nie? Robert, bardzo dziękujemy za ten wywiad dla portalu Fight Sport. Robert Burnejka po zwycięstwie nad Marcinem Najmanem i zakończeniu jego kariery. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również dla was i dla wszystkich panów. Pozdrawiam serdecznie i siły z wami.